Wierszki bardzo serdecznie. W tym odcinku chciałbym powiedzieć troszkę o postaciach, o tych oczywiście rolach postaci, czyli załóżmy mamy żołnierza, ninja, budowniczego oraz, 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 oraz rubieżnika. Chciałbym powiedzieć, co dana rola wykonuje, co pod co je brać. Oczywiście wiem, że bardzo dużo osób jest u mnie z mniejszą mocą, oczywiście, osób ogląda mój kanał, więc po prostu chciałbym to wytłumaczyć, żeby raz, a porządnie osoby wiedziały e, o co chodzi z daną postacią. Myślę, że możemy bez problemu już zaczynać i zaczniemy sobie od takiej postaci jak ninja. E, tutaj sobie e, damy ją ulepszyć, sprawdź i ninja. E, mam akurat takiego ninja, to zależy oczywiście od postaci i wtedy już e, nie będę tutaj opowiadał na razie o postaciach, jak się chcieli jakiego najlepszego ninja. Ja uważam, że jest i takie rzeczy, to piszcie w komentarzach i piszcie oczywiście nowe serie, jakie chcecie na kanale. Więc dobrać, e, dobrze, e, teraz e, oczywiście sprawdzamy sobie wybuchowego skrytobójcę. E, oczywiście moim zdaniem Ninja jest do szybkich misji, czyli załóżmy chcemy sobie zrobić atlas, chcemy po prostu jakąś szybką misję zrobić. Jest też dobry do robienia stormów czy innych rzeczy, bo naprawdę fajnie się nim gra. Myślę, że na początku bardzo dobry bohater. Oczywiście nie jest on do farmienia. Przejdziemy zaraz do innego bohatera, który jest do farmienia. Jest to ninja, po prostu ma dobry damage, nie powiem, że nie, bo naprawdę damage z supermocy, na przykład mamy tutaj shurikeny którym się charakteryzuje ma bardzo fajny damage na przykład na tej mocy, którą miałam czyli 82, więc naprawdę polecam tego tego akurat ninja. Ogólnie ninja to jest bardzo fajny bohater dla mnie, bo no wiecie, no gram nim od początku gry, spodobał mi się bardzo, potem podwójny double jump, który, który po prostu ma to jest niezawodny, ma tutaj oczywiście zależy od ninja, każdy ma inne super moce oczywiście moim zdaniem najlepsza supermoc do ninja moim zdaniem oczywiście smoczy cięcie, które wlatuje w zombiaki i ma dosyć dobry damage i to mnie bardzo cieszy w ninja i myślę, myślę że możemy przejść do następnego bohatera i chciałbym jeszcze powiedzieć, że to jest taki ninja, to jest taki, żeby szybko zrobić misję i też dobry pod damage. Więc to myślę, że dla początkowych bez problemu się przyda, że szybko po prostu robić misje. Myślę, że możemy przejść do kolejnego bohatera. Tym razem mam opowiem troszkę o budowniczym. Budowniczym, moim zdaniem, nie gram budowniczym. Budowniczym. W ogóle nie grałem, przyznam się, że robiłem tylko misje, czasami jak miałem te po 50 fałdolców dolców to robiłem właśnie tylko w budowniczym, bo po prostu nie podoba mi się, czym on tutaj dysponuje, akurat ninja, nie, tutaj budowniczy, jest na przykład jak robicie, budujecie na przykład sobie burzą tarczę. Ninja jest najbardziej do tego, nie, Boże, ninja Budowniczy jest najbardziej do tego potrzebny, no bo jednak Zależy od ulepszeń, macie, tracicie mniej maców za budowanie, jak się nie mylę. 9 chyba czy tam 8 się, traci się za postawieniem budowni. Nie orientuję się za bardzo, bo budowniczym w ogóle nie gram. I myślę, że spoko opcja, jak macie budować bazę, czyli zawsze bierzcie budowniczego. On się jednego budowniczego wymaksować, żeby po prostu mieć go do gierki. Oczywiście 4 postacie trzeba mieć z każdej dziedziny, żeby grać, na przykład jak w off, -off macie, czy jakąś inną misję. Więc myślę, że budowniczy jedynie do budowania, jak sama nazwa mówi, żeby na przykład wybudować burzową tarczę, jakąś, na przykład jak robić jakąś misję, gdzie potrzeba dużo budować. No to budowniczego myślę, że możecie wziąć bez problemu. Jakiś on tam jeszcze nie powiem, że nie ma. Nawet dobre ma te moce, zależy od które, którą byście wybierali. Więc myślę, że budowniczy. Nawet może być jak chcecie, jak lubicie takie powolne postacie, oczywiście wolno bardzo biega i ale, ale mniej, macie mniejszy koszt za budowanie budowli. Myślę, że możemy przejść do kolejnego bohatera. Teraz opowiemy sobie o bohaterze żołnierzu. Żołnierza akurat mam mitycznego, kruka. Był w sklepie za, za złoto, tak, dokładnie za złoto. Kruk. Szczerze ulepszałem go do 34 poziomu, nie decydowałem się na dalsze ulepszanie... Spod z powodu takiego, że nie podoba mi się żołnierz z tego, że to, że wolno się porusza. To jeszcze, wiecie, jest taki, że nie ma takich fajnych supermocy, które mi się podobają. Ma tu oczywiście jakieś supermoce. Dokładnie nie wiem, o jakie tutaj są. Wiecie, jakiś granat odłąkowy, no, jakiś tutaj okrzyk bojowy i lewa i prawa. Nie wiem o co tutaj chodzi. Musiałbym po prostu przeczytać. Oczywiście, jak nie wiecie, to wchodzicie w bohatera i czytacie sobie, o co chodzi z daną tom, i sobie wybieracie, którego boh którym bohaterem chcecie grać. Żołnierz charakteryzuje się tym, że ma tak, dużo HP. Dużo HP oraz dobry damage. Dobry damage ma mm, z powodu takich no, że jest po prostu żołnierzem, który jest wolny oraz, mm, oraz, oraz nie ma jakichś super ataków, moim zdaniem przynajmniej. E, oczywiście są to żołnierze, że mają super. E, jakoś mi się tutaj nie podobają te e, ataki. Ale powiem wam tak, żołnierzem grać można, ale mi się wydaje, że tak na wyższym poziomie, bo na poziomie niższym opłaca się grać ninjom oraz e, rubieżnikiem, do którego zaraz przejdziemy. A tak to e, na, niskim, po, e, na wyższym poziomie opłaca się grać żołnierzem myślę, że tak mm, poziom 50 żołnierz pod d musi być, bo wtedy macie już wyższy mm, poziom mocy na potworkach. Tylko informacja, czyli tak, wyższy d i Kevlar, oczywiście więcej ja ma. Więc zobaczcie, nawet mam go na 34, jest zdrowie 7, 7300. Przejdziemy sobie tutaj, ulepsz sprawdź, 1382, więc widzicie, jest naprawdę odporny i mi się wydaje, że e, naprawdę mm, fajne, jak macie wyższą moc i chcecie sobie pograć. Właśnie Naszym żołnierzem, więc dobra, przejdziemy już do kolejnego Do ostatniej postaci, jest to rubieżnik Mam dosyć dobrego rubieżnika, nie powiem, że nie Bardzo dobry rubieżnik Tutaj sobie sprawdzimy go Więc tak, rubieżnik, powiem wam tak Lubię rubieżnikiem grać, nie mam żadnego wymaksowanego Bo widzicie, ja nie gram za dużo misji Po prostu mi się jakoś nie chce Rubieżnik jest dobry Szybkość, przy... rubieżnik ma takie plusy Szybko biega to, że może jeszcze farmić super, super fajne itemki, to szybko biega. I jeszcze jest super w nim, że, że e, nie. Minus, jeszcze w nim jest taki, że zdrowia ma mało. Zdrowia ma mało. Może nie ma tak mało znowu, ale wiecie, nie jest jakieś to e, dużo zdrowia. Damage ma słabszy. Słabszy, oczywiście, ma damage od, e, od naszego żołnierza. Nie jest zły. wam tak, że nie jest zły. Jest naprawdę fajny, jak macie nim grać. I mm, naprawdę, jak niektóre jego moce to są zarobiste. Na przykład tutaj mamy przesunięcie fazowe, fazowe e, uderzenie. Nie, y, burzące, bardzo fajne, oczywiście, moce. E, rubieżnik zawsze, jak y, jest taka moc, chyba nie wiem, czy to jest, to jest. Nie, to nie jest ta, ale jest taka moc, właśnie ta. Uderzenie burzące e, to jest mm, taka moc, że jak farmicie sobie mm, rubieżnikiem, bo rubieżnik ma y, więcej itemek jak wam wypada, jak farmicie rubieżnikiem, y, to jak farmicie, nie po prostu, y, to macie tą moc i ona rozwala prawdopodobnie w, Prawie wszystko od Banachita, nie orientuje się dokładnie, ale rozwala, jak użyjecie tam moc na blisko obok rzeczy, no to rozwala ona y, raczej y, rzecz, która stoi obok, y, oczywiście, którą celuje, celujecie. I myślę, że rubieżnik do farmienia w początku z ninją, z zarąbiste, jak chcecie sobie pofarmić śrubek, ziół na początku, bardzo fajne oczywiście na wyższym poziomie jest także potrzebny, bo nie powiem, że nie, więc myślę, że rubieżnik w sam raz, jak chcecie sobie pofarmić rzeczy i oczywiście fajnie, fajnie. Szybko, szybko biega oczywiście, to też trzeba przyznać, że szybko biega. Dimage nie jest zły, ale to też zależy od broni, nie będziemy się oczywiście tutaj czarować. Dobra, myślę, że opowiedziałem o każdej postaci Wybierzecie sobie, którą będziecie chcieli. Już mówię od razu, że ninja i rubieżnik na początku są super Więc taki fodem mnie, oczywiście jak zacząłem grać ninją i gram ninjom. Tyle ode mnie. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie do końca. Napiszcie serduszko, przyczyniamy serduszko. Podajcie na Snapka, na Discorda, który, który jest najlepszy, moim zdaniem, przynajmniej w Polsce w ratowaniu świata. Eee, Łapka w sobie z dzwonem. I do następnego. Myślę, że e, jeszcze podniecie na grupkę na Facebooku oraz na fanpage'a. To tyle ode mnie. Jeszcze raz dziękuję. Pamiętajcie, e, pamiętajcie, żeby wybrać sobie odpowiednią postać, w którą wy lubicie grać. Jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie i na razie... O, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Jednak i chciałbym wam powiedzieć jeszcze, że żebyście maksowali postać Postać tam, złotą, nigdy nie maksujcie postaci innej niż złota, bo naprawdę Wam się nie będzie to opłacało. Jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie, na razie, cześć.